Co jest ty? Forza Horizon 5 chce nas nakarmić nowym pakietem samochodów płatnym. Za 22 zł kupujecie sobie 7 samochodów, głównie tak klasa S2, S1 i są to takie samochody torowe, głównie klasa GT3 z tego co widzę. No i zacznijmy sobie od tej BM-ki. Pakiet powinien nazywać się Forza Motorsport, bo ponoć większość tych samochodów, które są w tym pakiecie, są dostępne w najnowszej Forzie Motorsport 8 albo Motorsport 23. O, możemy sobie ściągnąć tutaj z tyłu, okej. Okay. O, kozacko to wygląda, fajnie. Zobaczcie w ogóle, jak szeroko drzwi się otwierają. Ciekawe, nie? O, w środku, o, możemy sobie nawet zajrzeć. Ciekawe. Nie możemy oczywiście usiąść, bo nie ma tutaj siedzenia. Fajnie, to wszystko wygląda, dużo detali. Bardzo ładnie. Dziwnie mogą się poczuć osoby, które kupiły sobie Forza Motorsport, dlatego że no, trzeba kupić znowu w Forza Horizon 5, jeśli ta osoba ma Forza Horizon 5, ten pakiet samochodów, który już kupiła sobie z Forza Motorsport, nie? Inna gra, można powiedzieć. Motorsport to też nie jest taki do końca symulator. Forza to Horizon też nie jest symulator. No nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Zajrzyjmy pod maskę jeszcze. No nie jest to drogi pakiet i dostajemy jednak te 7 samochodów zamiast standardowych 4. Nie każdemu też przypadnie do gustu fakt, że są to samochody torowe i w ogóle cały ten nowy sezon w Forza Horizon 5 to jest taki sezon bardziej wyścigowy, nie? Bardziej taki torówkowy. Tutaj możemy dać system antylag, zobaczcie. A, wydechy mamy z boku, zobacz. Fajnie to wygląda. I słapy. Te samochody torowe nigdy w Forzach nie pozwalały na wiele modyfikacji. Możemy sobie zrobić taki standard, nawet nie możemy wymienić ospoilerowania, ale to, które jest, powinno raczej wystarczyć do wszystkiego, co chcemy w Horizon 5 osiągnąć. I tak samochód wygląda sobie po standardowym tuningu na standardowym silniku, czyli 745 koni mechanicznych po odblokowaniu i 1235 kg wagi. Tego typu torowe, wyścigowe samochody w Forzach Horizon zawsze mogliśmy sobie edytować do woli już po wyjęciu z pudełka właściwie, więc nie musimy tutaj instalować tej skrzyni wyścigowej, mamy wszystko w standardzie możliwe do modyfikowania, a także możemy sobie zwiększyć docisk, jeśli chcemy. Jeśli gracie sobie na kierownicę, warto zmienić też kąt obrotu z 900 do na przykład 540, żeby poczuć taką bardziej rywalizację w tej klasie, w której te samochody się ścigają. Trzeba przyznać, że no, w klasie GT3 wygląd nie jest chyba najważniejszy, taki zewnętrzny, chociaż też gra rolę, promuje markę, ale tutaj w tym przypadku no, moim zdaniem wygląda zajebiście to auto. Posłuchajcie, jak brzmi. Muszę przyznać, że zajebiście się prowadzi ta fura. To jest dopiero pierwsza, którą sobie wybrałem z tego pakietu. Skręca mega dobrze, zwiększyłem tutaj lekko docisk i wymaksowałem ten standardowy silnik. No i przyspieszenie daje tutaj wiele do życzenia, wiadomo. W klasie S2 raczej nie mamy czego szukać tym samochodem z standardowym silnikiem, chociaż spróbowałbym Multika. Zajebiście się prowadzi. Nawet na tej kamerze z tyłu czuć, że to po prostu zarypiaście trzyma się drogi i świetnie skręca. W tej klasie raczej ciężko nam będzie rywalizować z chociażby Brabhamem albo czymkolwiek, co jest wymaksowane w klasie S2. Musielibyśmy do tego samochodu zrobić swap silnika, to już wtedy nie jest to samo. Samochody będą rujnować nas przyspieszeniem. Czym powinniśmy ich ogrywać, to prowadzenie, ale znowu nie wygramy z Brabhamem, który praktycznie skręca
całym samochodem w bok. Tak więc przyspieszenie, zostajemy tutaj z tyłu. Tamte samochody mają gdzieś pod 1000 koni mechanicznych. Jak nie chcecie sobie instalować jakiegoś tam silnika ze swapa, no to chyba będzie ciężko tym wygrywać. Aczkolwiek ja lubię nawet przegrywać ze standardowym silnikiem. Z napędem na tył, tak jak samochód został stworzony. No patrz, nawet jestem... czwarty przez chwilę byłem. Nie, trzeci. Nieźle. O tak, zakręty... wow! Zakręty świetnie pokonuje. No ale to jest Forza. Kolejnym samochodem jest Cadillac. Ten Edcola. Stary, zobacz na to. Otwieramy maskę. A tam? Zobaczcie, jak daleko przesunięty jest silnik. Genialnie to wygląda. Co on ma w ogóle? Co to tam jest? Nie wiem, co to jest. No tu już się inaczej drzwi otwierają. W środku też, o, mamy jakiś, widzę, że termos, lodówkę. Fajnie. Można pojechać na wycieczkę. I tutaj możemy otworzyć jeszcze bagażnik. Totalny kosmos, nie? I tak wygląda w środku. No, trzeba będzie poprawić spasik tutaj. Gramy w Forza Horizon 5, więc tutaj wydajność nie jest aż taka super ważna jak wygląd. Zobaczmy słapy. Z tego co widzę, wszystkie te samochody mają w standardzie zainstalowane opony typu slick. Moglibyśmy wrzucić jakieś inne, do, na przykład tamtej BMW-ki i spróbować ją zdegradować do klasy S1, a chyba dałoby się nawet dać te semi-sliki do tamtego auta. I w S1 myślę, że te samochody czułyby się dobrze, chociaż widzieliście, że na zakrętach w klasie S2 nawet coś tam podganiałem i było to bardzo przyjemne. I to oczywiście możemy poprawić spas. Cyk. Pasuje, nie pasuje, mi się podoba i o to w tym chodzi. Więc samochód zostawię sobie w klasie S1, zobaczymy jak tu sobie poradzi. I tutaj spróbowałem trochę innego podejścia, czyli pogorszyłem prowadzenie, dałem gorsze opony, semi-silki właśnie, ale zwiększyłem moc w klasie S1, zobaczymy. I sprawdźmy sobie w klasie S1. O, ten sam wyścig się trafił. Samochód tym razem jest już no, prawie że wymaksowany w tej klasie, więc powinien radzić sobie chyba całkiem nieźle. Może nie na prostej, ale na zakrętach raczej. Tutaj już zrezygnowałem z tych opon bardziej przyczepnych. I chciałem uzyskać trochę więcej mocy, ale widzę, że nie warto. I lepiej właśnie iść w tą maksymalną przyczepność tutaj w tym wypadku. Bo zawsze jest ten jakiś taki delikatny uślizg na zakręcie. W tym wypadku to ma znaczenie. Tutaj widzę, że też chyba jest ten Lexus z kolei, którego zaraz będziemy testować. I bardzo fajnie brzmi. To było dziwne. I tutaj mamy korwetkę z zestawienia. Mam co do niej jakieś oczekiwania. Liczę na to, że będzie najfajniej brzmiała ze wszystkich tych... O! Tutaj już z tyłu nie można otworzyć. Ze wszystkich tych pojazdów, które dostaliśmy w pakiecie? Dostaliśmy. Kupiliśmy. Nie można otworzyć ani bagażnika z przodu, ani maski z tyłu. I zobaczmy, jak wygląda tu, że tak powiem, na miejscu pasażera, którego nie ma. A, tutaj już nie było miejsca na lodówkę turystyczną. No i
Chodźmy sobie z drugiej strony. Zobaczcie, jaki dyfuzor wielki. I cyk, tak wygląda środek. Kwadratowa rurka tutaj jakaś jest. Ale i tak, ilość detali jest naprawdę imponująca, jak na taką grę, można powiedzieć, simcade'ową, nie? I swapy. Tutaj dodatkowo możemy jakieś doładowanie wrzucić, turbosprężarki. Uła! Chyba szykuje się najlepsze auto z tego pakietu jak do tej pory. Mamy 890 koni mechanicznych i 1279 kg wagi. W połączeniu z tym dobrym prowadzeniem może być ciekawie. No nie jestem jakoś zaskoczony mocno dźwiękiem, może jest realny, ale nie jest taki gardłowy, jak lubię. Ale chyba nie o to chodzi w tych samochodach, co? Tak więc samochód udało się wymaksować prawie że w klasie S2. To może być naprawdę potwór. Jednak ja liczę tutaj nie na tyle na przyspieszenie, co właśnie na prowadzenie. Świetne trzymanie w zakrętach i tak dalej. Ciekawie wygląda ten ekran lusterka wstecznego, że tak powiem. Ten ekran wsteczny, o! Nie, jak mamy tą kamerę ustawioną. Bardzo dobrze w nim wszystko widać. Oczywiście grafika jest z tym gorszych detali, ale... No, najważniejsze, że wiemy, o co tam chodzi, no nie? Że przede mną też ktoś w korwecie, ale chyba napęd na wszystkie koła zrobiony. O, widać tutaj na prostej odstaje trochę. Ta korwetka gdzieś tam z przodu inaczej skonfigurowana też jest. No i w zakrętach też nie jest cudownie, nie? Ale za to hamowanie jest bardzo fajne. Więc można też zaoszczędzić trochę czasu, hamując bardzo późno, to jest ważne. Ale wyjście z zakrętu za mocne jak dla mnie. Chyba żebyśmy sobie włączyli kontrolę trakcji, wtedy byłoby fajniej na wyjściu. No i cyk. Przedostatni, to znaczy część tam graczy wyszła. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ta korwetka ma naprawdę bardzo fajne LEDy zaraz pod tymi głównymi światłami. To jest taka unikalna cecha chyba tego samochodu w tym pakiecie. I przechodzimy do Ferrari, a raczej to, co z niego zostało w tej wersji GT3. O, tu możemy sobie otworzyć maskę. O, nie ściąga się spoiler, okej. Okay. O, możemy zajrzeć tu. Nice. No, mam ograniczony ruch teraz tutaj. Ale znowu, detale, 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 nie? To jest super. Okej. Okay. No i zajrzyjmy jeszcze do środka. Bardzo fajnie to wygląda. Też mamy dodane tutaj LEDy w przednim zderzaku. No i samochód jest oczywiście torowo poszerzony. Ma różne torowe wstawki. Torowe auto. Mm.
A, tu mamy V12 hybrydową. To ciekawe. I tak tutaj wygląda sytuacja. 1251 kg, 844 konie i całkiem chyba dobre prowadzenie z tego wyjdzie. Tutaj mamy podobną sytuację jak w BMW, czyli też ulepszyłem maksymalnie standardowy silnik. Fajne są te okrągłe światła z tyłu, nie? Bardzo ładnie to wygląda, w nocy zwłaszcza. Zobaczmy przód. No, czekajcie, muszę oddalić kamerę, o. No i tak ciężko to ująć, nie? Te dodatkowe LEDy. I tutaj właśnie w stosunku do tej korwetki, którą testowaliśmy przed chwilą, powinno być więcej trakcji za sprawą mniejszej mocy. I wydaje mi się, że w klasie S2 może być fajniej pokonywać lepiej te zakręty, niż faktycznie na każdej prostej wymiatać. Mi to sprawia dużo satysfakcji, jak mogę kogoś na zakręcie wyprzedzić, a niekoniecznie na prostej. No i taka prędkość 313 i już właściwie zamykamy budzik. I przede wszystkim hamowanie. Droga hamowania w tych samochodach jest naprawdę niezła, wow. Ale jest Sesto Forza Edition, bardzo dobre auto. I cyk, tutaj oczywiście startu też nie spodziewam się jakiegoś świetnego, ale mamy tutaj set zakrętów, myślę, że bardzo dobry akurat do tego auta. Sesto oczywiście lewo, prawo, śmiesznie to wygląda, nie? W tej synchronizacji w Forza Horizon 5. I na zakręcie zobaczcie, jak ładnie dogoniliśmy 918. I tutaj tak samo. Ha, to jest mega satysfakcja jednak. Nie, zwłaszcza, że mamy no, niższe staty i ta Porsche nas dogoni tutaj na prostej. Ale na zakręcie powinniśmy ją wyprzedzić. Możemy sobie pozwolić na późniejsze hamowanie i na lepsze pokonywanie zakrętów bez uślizgu. Cyk. Satysfakcja gwarantowana. Zajebiste to jest. To samo było w tej BMC pierwszej. No na zakrętach zajebiście odstawała. Mega. Czwarte miejsce, nie tak źle. No, Ferrari obok BMW to chyba mój faworyt, jeśli chodzi o wygląd. Tak wyścigowo oczywiście. A, no i ta aktualizacja... Wiesz, w tej aktualizacji pojawiły się samochody wyścigowe, ale to nie są jedyne samochody takie torowe, wyścigowe, nawet z klasy GT3, które już w Forza Horizon 5 są, więc trzeba mieć to też na uwadze. No i poza tym pakietem pojawią się też samochody tak jakby za darmo do zdobycia, nie? Więc to nie jest tak, że tylko ten pakiet kupujesz i tylko te samochody torowe będą. Patrz na TT, na ten Nadkola tutaj. Mega. Okej, tu możemy sobie ściągnąć już na szczęście nieco więcej. Też mamy jakieś wyloty potężne. A od czego to jest? Czy to nie jest czasami od chłodzenia hamulców? Tak mi się coś myśli, że to może być od tego. Czy nie, czy wydech? Kuźwa, no nie wiem. Do góry wydech? Ciekawe, co? Te zastosowania w tych wyścigach są naprawdę różne. Ciężko ogarnąć to wszystko. I tutaj mamy napęd, silnik. Ej, zajebiście, bardzo mi się podoba przód. Ta maska i te światła tutaj z przodu. Mega. Zobaczcie, że tutaj już nie mamy dodatkowych LEDów, tak jak mieliśmy w poprzednich samochodach, tylko mamy same te lampy. Ciekawe, czy one są też fabryczne, czy jakieś zmodyfikowane specjalnie pod tą klasę. Patrzcie, jaki nawiew, surowo w środku. Najciekawsze jest to, że w Forza Horizon 5 możemy jeszcze sobie samochód nieco odcedzić z wagi. O, mamy całkiem dużo słapów. Co jest, ty? Jaki
dźwięk zajebisty, to jest standardowy silnik. 5-4 litra. Tak przy średnich obrotach zajebiście, o kurde. Ale sztos, okej, to będzie mój faworyt. Tutaj jest ciekawie, wymaksowałem sobie samochód w klasie S1, oczywiście możemy go też zrobić tak, żeby był w połowie klasy S2, ale mamy tylko 500 koni mechanicznych, więc na prostej nie zaszalejemy, natomiast zaszalejemy w klasie S1 na zakrętach. Tak fura wygląda w kolorach, barwach, które nieco zakłamują kształty tego auta, a tak wygląda sobie kolor, który wybrałem dla siebie do jazdy w Fordzie Horizon 5. I mamy tutaj te opony Slicky. Niestandardowe Michelin, znaczy standardowe dla tego auta, ale takie niestandardowe, bo nie możemy w każdym aucie sobie takiego wzoru zainstalować, więc wygląda to naprawdę fajnie. Wygląda przekozacko, wow. Aż głupio przerywać komentarzem ten dźwięk, ale absolutnie fantastyczny, wow! Ja jestem w szoku, naprawdę brzmi to zajebiście. Ma tylko 500 koni, więc nie wiem, czy zaszalejemy w S1, ale spróbuję. Let's go! Zobaczmy, jest Corvette Ri. O, chyba już się można ją sobie kupić, zaraz zobaczę. No i zobaczmy, czy te 500 koni wystarczy, żeby dogonić chociaż czołówkę. Zostałem mocno z tyłu. Ale też nie jestem z przodu. Tymi samochodami też trzeba trochę inaczej hamować, bo takie zwykłe jak przed nami jedzie Mustang. On jest też oczywiście mocno przerobiony do tej klasy i tak dalej. Ale trzeba nauczyć się tymi samochodami torowymi, nauczyć późno hamować. One mają znacznie większą zdolność do wytracania prędkości niż takie seryjne samochody, nazwijmy to. To jest kurde bardzo przyjemne, jak doganiamy jakieś takie właśnie zwykłe samochody na zakrętach, ale nieprzyjemne, jak musimy zostać z tyłu gdzieś tam na prostych, przy wyjściu z zakrętu. Mimo to bardzo fajnie mi się jechało tym Lexusem.
Myślę, że dobrze by było tutaj poświęcić trochę tego prowadzenia na korzyść przyspieszenia i jakoś lepiej wypośrodkować te osiągi. I proszę bardzo, Mercedes AMG GT3. Patrzcie, to jest śmieszne. Zobacz, gdzie zaczyna się maska, a gdzie zaczyna się silnik. To można powiedzieć, że prawie na środku auta jest silnik. Ciekawe to jest. Tutaj mamy środek, bagażnik. Czy nie wiem, co tu w sumie jest z tyłu i środek. A zajrzyjmy sobie. Tutaj możemy zamknąć drzwi, czy nie możemy? Nie. A możemy? Nie możemy? Możemy wyjść, okej. Okay. I tak to sobie wygląda w środku. W sumie wszystkie te samochody są podobne, nie? Bo one ogólnie są względem siebie zbalansowane. Nie ma tak, że jeden samochód jest, wiesz, 1000 razy lepszy od drugiego pod kątem osiągu. Mogą tam być delikatne różnice, ale nie na tyle, żebyś, wiesz, no miał inaczej, od 10 sekund lepszy czas innym samochodem przy tych samych umiejętnościach. Więc o to tutaj chodzi w tej klasie. Żeby się ścigać, żeby samochód nie miał aż takiego znaczenia. Więc to jest standard. 6,2 litra. Słaby. Według tego tuningu, który teraz sobie robiłem, oczywiście standardowy silnik jak zawsze, ten samochód chyba będzie takim najbardziej przeciętniakiem i w klasie S1 i w klasie S2 z tego co widzę. 708 koni mechanicznych, 1232 kg wagi i całkiem niezłe pokonywanie zakrętów. Tutaj kolor nadwozia akurat zgadza się z kolorem nawierzchni, prawie 1:1, nie? Samochód się zlewa z otoczeniem. Śmiesznie to wygląda. Zrobiłem go finalnie do klasy S2. Moglibyśmy oczywiście tutaj jeszcze powariować się z tymi słapami, wiesz, we wszystkich tych samochodach. Ale ja myślę, że nie widzę w tym sensu jakoś tak. Po dłuższym graniu w Forze nawet wygrywanie nie ma dla mnie takiego znaczenia, jak to, żeby zostawić ten standardowy napęd i ten standardowy silnik, który jest unikalny dla danego samochodu. Gra miała swoją premierę w 2021 roku pod koniec, chyba w październiku. Jest 2024, a oni ciągle dodają nowe, unikalne auta w serii, nie? I wiesz, tych samochodów jest tak dużo, że nawet ja nagrywając czasami te odcinki, to tak mam w sumie, czym się ten samochód różni od poprzedniego, nie? Tak w Fordzie i tak tego nie wyczujesz, w Fordzie Horizon 5. I kurczę, właściwie to oni zmieniają chyba tylko budę, nie? Tak się wydaje. No jest tutaj masę tych detali, pokazuję wam, że jest tego tutaj dużo, nie? Ale tych samochodów jest, oni powinni zrobić, wiesz, wydawać nową Forzę z mniejszą ilością samochodów, ale żeby te samochody były unikalne na przykład dla danej części, nie wiem, no może fajnie by było wtedy powracać sobie do pozostałych, wcześniejszych części. A tutaj mamy z Forzy Horizon 4 dużo samochodów, może niepotrzebnie, może więcej osób by grało sobie w tą czwórkę, żeby powrócić do dawnych modeli. Jak myślicie? Trafił się taki sam zawodnik jak ja, ale widzę tutaj znacznie lepszy tuning niż mój. Ferrari FXXKE. Zobaczymy. No, myślę, że raczej ciężko będzie coś tutaj zdobyć. Ściągnąć, o może tak. Ale tam jedzie sobie inny Mercedes, znaczy taki sam jak ten, tylko że no, ktoś inny jedzie. Lepiej porobiony, mocniej. I zobaczcie, że wcale nie odstaje, nie? Jakoś mocno.
I cyk, tutaj mi znacznie lepiej poszło. No, trzeba będzie na pewno dostosować to zawieszenie w tym samochodzie, żeby to lepiej śmigało. No i tam był też, o, AMG GT3 był gorszy niż ja, to znaczy był na niższej pozycji, no mógł gorzej jechać, ale ma wysoki poziom, no ale przede wszystkim jego Mercedes był wymaksowany. I Porsche. Co do tego samochodu mam naprawdę duże oczekiwania, dlatego że Porsche w Forzach naprawdę kojarzą mi się i w ogóle prowadzą się zajebiście. Są mega dobre w prowadzeniu. I na padzie jak gracie i na kierownicy będziecie naprawdę zachwyceni. Z prawie każdej Porszawy, takiej może bardziej współczesnej. O, jest tutaj jakiś zbiornik na piwko, całkowita pustka w środku. Ja nie wiem, z czego my możemy te samochody tutaj w Fordzie Horizon 5 odciążać. Co powiecie na kolor, jakiś taki czerwony może? Na białym nie widać wszystkich tych kształtów, nie? 4 litry w standardzie. Można wrzucić hybrydową V8. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda tutaj wykres momentu obrotowego. Możemy też wsadzić 3.8 Flat 6 Twin Turbo, to się tak nazywa, czyli mamy tu bokser 3.8 litrowy i podwójnie doładowany. Więc tutaj wydaje mi się, że można sobie pozwolić jeszcze na ten swap, tak żeby to pasowało mniej więcej do tego samochodu. O, okej. Tutaj po odciążeniu wymaksowałem w klasie S1. Możemy jeszcze zwiększyć moc, dodać hamulce w razie czego. Wtedy naprawdę ta siła hamowania w tych samochodach jest potężna. No i możemy oczywiście zwiększyć moc standardowego silnika do 718 koni. Bida z mocą, 493 konie mechaniczne, ale prowadzenie powinno być naprawdę koks. Myślę, że na klasę S1 to jest jednak trochę za mało i powinniśmy pójść jednak w stronę tego przyspieszenia bardziej, bo na każdej prostej będziemy na pewno odstawać. Tutaj w Forzie Horizon 5 nie możemy sobie zmieniać samochodu co wyścig, więc nie możemy na przykład wziąć auta, które jest lepsze pod zakręty na wyścig, który będzie miał więcej zakrętów, nie? Bierzemy na 3 wyścigi jedno auto i musimy tak mniej więcej zgadnąć, jak ono będzie się zachowywać i wypośrodkować je, prawda? Kiepściutko z tym przyspieszeniem tutaj. Holy shit, ale dużo ludzi się trafiło. Może ktoś z was tutaj jest ze mną? Chociaż nie wiem, nie widać polskich ników. Zobaczymy, jak pójdzie. No, start będzie kiepski, to wiadomo. Hello! A widzę, że sporo osób testuje te torówki. Właściwie do przodu pojechały same torówki. Właściwie to są same torówki. Prawie że. Wiesz, te nowe z pakietu. Jestem przedostatni. O, jedzie ten Lexus, wspaniały. Widziałem, że mu dupę rzucało, więc tam mocy poszło trochę pod maskę. Zakręt. O, jest dobrze, jest dobrze. O, znacznie lepiej teraz. Patrz. Cyk.
Jest taka satysfakcja jak słabym samochodem, ale z dobrym prowadzeniem jesteś w stanie kogoś wyprzedzić. Ja mam przynajmniej taką satysfakcję, ale pod tym kątem powrócę sobie do BMW-ki, bo tam czułem największy potencjał pod tym względem. Tutaj pojechałem naprawdę bardzo fajnie ten wyścig, no ale niestety zabrakło mocy. Trzeba na pewno dać tutaj te semisliki i popróbować z nimi. Jakimś cudem udało mi się ten samochód wrzucić do klasy S1 na semislikach i uzyskałem 606 koni mechanicznych. I faktycznie znacznie więcej kontrowania było i czuję, że ten samochód stracił taką swoją duszę takiego torowego, typowego auta, wiesz, super przyczepnego, świetnie spisującego się na zakrętach, tylko stał się takim właśnie przeciętniakiem, zwykłym takim salonowym samochodem, którego jakoś tam możemy sobie stuningować. Pod względem osiągów chyba najbardziej pasowało mi Ferrari i BMW oczywiście. No, najlepiej brzmiącą gablotą z całego zestawienia jest oczywiście Lexus. Kurde, niesamowicie brzmi, wow! Ogólnie taki pakiet myślałem, że będzie więcej zwyciężających samochodów, ale Forza Horizon 5 to nie jest gra pay to win. Można by było te samochody stuningować lepiej albo gorzej niż ja. Teraz sobie tak tylko robiłem podczas nagrywania odcinka dla was i pewnie można by było tam jeszcze wykrzesać z nich trochę więcej, ale ja bym został przy tym, żeby robić je właśnie tak na prowadzenie typowo i zostawiać te standardowe silniki, które jednak sprawiają, że te samochody mają swojego własnego ducha, a nie czyjegoś. Czy nie? Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.